Witajcie kochani bardzo serdecznie. Tak jak obiecywałam, dzisiaj nagrywam filmik na temat moich produktów kolorowych do ust. Uprzedzam, że nie jest tego jakaś zawrotna ilość, dzięki czemu będę mogła Wam powiedzieć co nieco na temat każdego z produktów. A mianowicie tutaj mam 10. To są szminki i błyszczyki. 11. Jeszcze jeden mam w samochodzie, którego zapomniałam przynieść ten błyszczyk, ale robiłam już recenzję na temat tego błyszczyku w filmie, gdzie byłam nad morzem i linka dam Wam na dole. Zacznę może od błyszczyków. Od razu Wam powiem, że jeżeli spodoba mi się jakiś błyszczyk z jakiejś firmy, to kupuję najczęściej dwa. I tutaj mam takie pary, zarówno szminki i błyszczyki, gdzie jedna mi się po prostu spodobała i stwierdziłam, że kupię taką samą, nie będę szukać, skoro to, ten produkt jest fajny, to warto kupić by kolejny. Dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o błyszczyki, jest to, żeby one się nie lepiły. Nienawidzę lepiących błyszczyków. I to rzeczywiście jest takie kryterium dość mocne i zawsze sprawdzam, czy one się lepią. A więc zaczynamy bardzo szybko. Pierwszym błyszczykiem jest błyszczyk z Vipery. To jest Sweet and Wet. I to jest numer 13. Mam go tylko jednego. Szczerze mówiąc, chciałam kupić sobie więcej tych błyszczyków, ale wszystkie miały straszne, wielkie drobiny brokatu, czyli to, które chyba żadna z Was nie lubi. Ja też nie, więc wzięłam ten, który ma bardzo drobniutkie drobiny. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Mienią się bardzo lekko. On ma kolor takiego różu, wpadającego na w ustach troszeczkę w fiolet, niut. Błyszczyk ma bardzo fajny zapach i to jest zapach mamby. Tak mi się kojarzy. Jest w średnim stopniu lepiący. Kolor, mam nadzieję, że zobaczycie, jest bardzo delikatny, daje bardzo delikatny efekt na ustach. Więc taki subtelny na co dzień, na szybkie wyjście, jak nie wiemy, co pomalować, czym się pomalować. Więc uważam, że błyszczyk jest fajny, ale zbytniego wyboru w tych błyszczykach no to nie ma, przynajmniej dla mnie. No wszystkie są takie bardzo nabrokatowane, a ten jest taki, jeden był taki bardzo delikatny. Kolejne błyszczyki to jest to, o co bardzo często pytacie, kiedy mam na ustach, i to są błyszczyki, mam dwa z firmy Essence i to jest Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. To jest taki brudny róż, dość intensywny, ale brudny róż, kolor 05 I Like Cotton Candy. Wszystkie nazwy napiszę Wam na dole, więc będziecie wszystko widzieć. Ma bardzo... Zapach ma przyjemny, słodki, może niektórym przeszkadzać. Charakterystyczna taka gąbeczka wcięta. Ja już go chyba kiedyś pokazywałam. Kolor troszeczkę intensywniejszy, bez drobin. I jeżeli chodzi o klejenie, no to on się klei również w stopniu lekkim, takim średnim, na pewno mniej niż ten z Vipery. I drugi ten sam. One się niezbyt długo utrzymują na ustach, więc no standardowo. I to jest kolor taki koral wpadający w pomarańcz, kolor 03 Candy Bar. Taki kolorek, już Wam porównam. On może się tutaj wydawać na ręku bardzo taki żarówiasty, ale tak naprawdę nie jest takim kolorem. Możecie sobie porównać.
Kolejny błyszczyk, jest to błyszczyk, który rzeczywiście chciałabym Wam strasznie polecić. To jest błyszczyk, on już tutaj jest, mam go końcówkę, dlatego że no, szczerze mówiąc ja mam go od roku. Jest to najlepszy błyszczyk, jaki miałam, naprawdę. Więc to jest firma Isadora. Musicie mi wierzyć na słowo, dlatego że tu był napis, ale się starł. I co dla mnie jest dziwne, że kod kreskowy się nie starł po prostu, a napis się starł. No niestety. I tutaj również nie zobaczycie, bo jest stary, bo w torebce go nosiłam. Jest Moisturizing Lip Gloss z olejem jojoba, jak kto woli, jak to się wymawia. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I jest to błyszczyk bardzo nawilżający. W ogóle się nie klei, dlatego uważam go za najlepszy błyszczyk. Dobrze nawilża, no po prostu jak pomadka ochronna. W ogóle zupełnie się nie klei i ma piękny kolor nude, który nie wygląda jakbyśmy byli tak, nie wygląda niezdrowo, nie wpada w taki niezdrowy odcień. Piękny kolor, może Wam od razu powiem, to jest 26 Mokka Pink. On jest dość drogi w porównaniu z tymi błyszczykami, które pokazywałam wcześniej, bo one tam kosztują, nie wiem, do 10 zł. Ten z Isadory kosztuje 50 zł. Kupię go na pewno jeszcze, dlatego że jest naprawdę świetny i używanie jego to jest, no to jest przyjemność. Zwykły aplikator, taka gąbeczka z włosami. Zapach nic specjalnego, ale za to pięknie się rozsmarowuje, jest kremowy i ma śliczny odcień nude. Jest piękny, wygląda bardzo naturalnie na ustach. I teraz coś między pomadkami a błyszczykami. I to są takie pomadki w kremie z Manhattanu i to jest Manhattan Soft Matte Lip Cream. Mam kolor nude też i taki bardziej czerwony. Są to takie pomadki matowe, które po posmarowaniu zastygają na ustach, robią się zupełnie matowe, utrzymują się rzeczywiście u mnie na ustach około 4 godzin. Bez poprawiania, nawet kiedy jemy, one nadal są na naszych ustach. Usta troszeczkę wysuszają, jak to mają te wszystkie pomadki matowe, one wysuszają usta i trzeba coś na wierzch położyć, ale jeżeli szukacie takiego długo utrzymującego się jakiegoś czegoś na usta, prawda, błyszczyka, pomadki z fajnym, intensywnym kolorem, no to właśnie jest ten produkt. Pokażę Wam już, jak tutaj pokazywałam Wam miód, pokażę Wam ten miód. One pachną dla mnie bitą śmietaną, więc one pachną, no, przecudownie. Bardziej taki intensywny, wpadający w cappuccino. To jest kolor 95G. I tutaj możecie porównać te dwa kolory. Isadora i ten matowy Manhattan. I teraz to jest kolor drugi. To miał być bardziej wpadający w róż, ale widzę, że on na ustach, przynajmniej na moich, daje taki efekt czerwoności. Później wyblaka trochę na taki bardzo ładny, troszeczkę rzucający się żarwiasty róż. I to jest kolor 54L. Ten zapach jest po prostu cudowny, cudowny jest ten zapach. I to jest taki kolor. Naprawdę bardzo fajna alternatywa na jakieś wyjścia, ale na co dzień to nie radziłabym, bo rzeczywiście usta mogą być przesuszone, jak na co dzień używamy, ale są bardzo fajne. Ja kupiłam na Allegro za jakieś grosze, zupełnie nie wiem, za 5 zł jeden,
gdzie w sklepie on kosztuje chyba około 14 zł. Więc rzeczywiście fajna, fajna, fajna okazja. I wszystkie moje koleżanki zamówiły razem ze mną i są naprawdę zadowolone z tych błyszczykopomadek. I teraz mam do pokazania cztery pomadki. Dwie są z firmy Catrice. Kupiłam dwie, no dlatego, że mi się pierwsza spodobała bardzo i konsystencja i w ogóle to jak nawilża usta, bo rzeczywiście są to bardzo fajne, kremowe pomadki, takie nawilżające, bardzo takie, no trudno mi nazwać, bardziej kremowe, tak. Bardzo fajnie się rozprowadzają, fajnie pracuje się z nimi, niesamowite są. I to jest Ultimate Color. Ja mam tutaj 140 Pinkerbell, który gdzieś tam w którymś holu mi się przewinął. Szczerze Wam powiem, ten kolor chyba użyłam tylko parę razy, bo jest to taki róż rzeczywiście bardzo, bardzo intensywny. I to jest ten kolor. Bardzo fajny, dają taki lekki połysk, wtapiają się fajnie w usta, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tych pomadek i kupię sobie pewnie jeszcze. I tą ostatnio kupiłam i to jest właśnie też Ultimate Color 130 Frozen Rose. Strasznie mi się spodobał ten kolor, dlatego że no rzeczywiście, Frozen Rose, on tak różowy, wpadający w nude, ale na ustach rzeczywiście wygląda jak taki zamrożony róż. Trzeba troszeczkę uważać, bo jak się za dużo nałoży, można wyglądać tandetnie, tak trochę jak Barbie z takimi różowymi ustami, gdzie jak się patrzy na tą pomadkę, wcale nie wskazuje na to, że będzie miała taki kolor. Ale bardzo fajny, uroczy kolor. I bardzo podobają mi się jak za tą cenę, bo ona chyba kosztuje 18 zł. Metalowe opakowanie, bardzo gustowne opakowanie i tak, rzeczywiście, bardzo fajne pomadki. Firma Catrice w ogóle ostatnio urosła w moich oczach, jak spróbowałam kilku ich produktów. I dwie ostatnie pomadki. Jedna to jest Rimmel i to jest wszystkim chyba znana 070 Airy Fairy. I to jest też taki nude. Nude, tak. Wpadający troszeczkę w... To jest to, wpadając troszeczkę w róż. Też bardzo ładnie wygląda, naturalnie na ustach. Nie odróżnia się tak bardzo. Ślicznie pachnie. Też ona u mnie troszeczkę wysusza usta. Ale ten odcień ma to do siebie, że jeżeli on wysuszy usta i tej pomadki już tak bardzo nie widać, zostaje taka lekka złota powłoka. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajny efekt. I ostatnia. Ostatnia moja ulubiona pomadka. Za zupełne jakieś tam grosze. Już naprawdę nie wiem, ile ona kosztowała. To jest Essence. I to jest pomadka 53 All About Cupcake. Bardzo spodobała mi się ta pomadka, dlatego że ona ma na ustach konsystencję błyszczyku. Ma śliczny, naturalny kolor, podkreślający nasz naturalny kolor ust. Dziewczęca, taka lekko różowa i rzeczywiście zachowuje się na ustach jak błyszczyk. Ma taki, zostawia taki blask, jest bardzo kremowa i nawilżająca również. Taka półtransparentna, bym powiedziała, troszeczkę taka przezroczysta. I to jest tutaj. Mam nadzieję, że zobaczycie te wszystkie kolory.
Bardzo fajna, mięciutka. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ten odcień na ustach. Wzięłam ją, była jedyna bez takiego właśnie też brokatu. I rzeczywiście ja ją tak wysunęłam w sklepie i zobaczyłam, że ona ma taki świetny blask i po prostu już wiedziałam, że będzie naprawdę bardzo kremowa i ja bardzo lubię takie kremowe pomadki. I słuchajcie, to są wszystkie moje kolorowe produkty do ust. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do paru firm, które naprawdę są fajne i produkty ich naprawdę za małą cenę można kupić i można się bardzo cieszyć i być zadowolonym z użytkowania, dlatego że to wszystko, no, te wszystkie pomadki, te błyszczyki, które ja posiadam, no to jakby nie są jakieś tam wielkie pieniądze, a są naprawdę śliczne moim zdaniem i wyglądają uroczo. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!